Panie Szymonie, jak pan ocenia te wszystkie zmiany teraz w telewizji TVN? Jak ja oceniam? Nie wiem, no bo ja już, mnie tam już nie ma od lat, więc trudno mi to w ogóle oceniać. No, myślę sobie, że to jest chyba naturalne, że następują jakieś tam fluktuacje, przepływy. To wszystko jest, mam wrażenie, że jakby jeden taki, jeden wodociąg, prawda, że tak jakby tutaj ktoś przykręcił, to tu się przelało, tam ktoś przeleciał, tu woda, tak w sumie wszyscy pijemy tą samą kranówkę. A jest jakaś na przykład dziennikarka, której pana zdaniem brakuje w telewizji TVN, no bo jak wiemy, ten skład się niezwykle zmienił. Kinga Rusin opuściła Dzień Dobry TVN, Magda Mołek. No tak, to Magdy Mołek zawsze mi będzie brakowało, bo i myślę sobie, że Justyna Pochanka, ja cały czas uważam, że jest dla niej miejsce. Wiem, że ona, znaczy nie znam też powodów w sumie odejścia Justyny, ale gdzieś tam bardzo tęsknię za nią i za jej takim spokojem prezentowania tego, co się dzieje, takim bystrym okiem, no więc fajnie by było, gdyby takie powroty się zdarzyły. A mam wrażenie, że tym huczniejszy będzie powrót, im dłuższa jest, że tak powiem, nieobecność. Małgorzata Rozenek w roli prowadzącej Dzień Dobry TVN. Jak panu podoba się ten duet? No to ja gdzieś tam myślę sobie, że bardzo bym chciał widzieć Magdę Mołek tam, no. To jest jakoś takie bardziej moja bajka i jakbym chciał, jakbym na kanapie siadać, to tam. No i oczywiście u Doroty i Marcina, to zawsze. No.